Dobry, słuchacie Państwo Radia dla Ciebie. Na magazyn sportowy jak co piątek zapraszam wspólnie z naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Cześć Tomku. Witam Ciebie Jarku, dzień dobry Państwu. Nie będziemy sami, bo w studiu dziś z nami Piotr Kamieniecki, dziennikarz tvpsport.pl, zajmujący się Legią Warszawa i Ekstraklasą. Cześć Piotr. Dzień dobry. Między innymi o Legii dziś, a bardziej generalnie o ostatniej kolejce Ekstraklasy, która przed nami w ten weekend. Właściwie wszystko jest już jasne. Do wyjaśnienia pozostaje kwestia wicemistrzostwa. Drugi jest Raków, który podejmuje Lechię. Dwa punkty traci Pogoń, która zagrała u siebie z Brukbetem Termaliką. Ale to już emocje dla samych zainteresowanych. Na początek chciałem Was zapytać o te najważniejsze rozstrzygnięcia. Mistrzem Polski Tomek został Lech Poznań. W czym pomogła też niespodziewana porażka Rakowa z Zagłębiem Lubin? Czy spodziewałeś się, Tomek, jeszcze parę tygodni czy miesięcy temu, że to Lech będzie najlepszy na tej ostatniej prostej, bo emocje były duże? Były do końca emocje. Była jeszcze, można wspomnieć, o Pogoni Szczecin. I na ostatniej prostej chyba ta drużyna wytrzymała i presję na pewno też i przy okazji gdzieś tam szczęście, potknięcie rywali. I była najsolidniejszą drużyną, jak popatrzymy na cały sezon. Oczywiście też nie uniknęła paru wpadek, ale te ciśnienie wytrzymali i zdobyli to mistrzostwo. Nowy mistrzem Lech, oczywiście gratulacje. Lech już myśli o kolejnym sezonie i europejskich pucharach. Pierwsze ruchy już się rozpoczęły. Z Poznaniem żegnają się Pedro Tiba i Van der Hart. Pierwszy, Piotrek, niewykluczone trafi na Łazienkowską. Jak to wygląda z twojej wiedzy? Czy tak będzie? Jeśli tak, to kiedy? Ja myślę, że to już właściwie temat, który jest przesądzony tak naprawdę. Tiba ma zostać piłkarzem Legii. Pewnie stanie się to w przyszłym tygodniu, tylko wszystko po kolei tak naprawdę. Bo najpierw zostanie ogłoszony nowy trener w postaci Kosty Juniajcza, potem zapewne nowy napastnik. A na samym końcu Tiba, który najpierw jeszcze musi tak naprawdę przetrwać ostatni mecz w Poznaniu i być może fetę w stolicy Wielkopolski. Tak, dobrze, ciekawe, że ująłeś słowa w taki to sposób i użyłeś słowa przetrwać. Faktycznie no może być ciężko. Kibice Lecha na pewno nie będą szczęśliwi z faktu tego, że ich piłkarz de facto, który w dodatku gra tam od kilku lat, przeniesie się na Łazienkowską, a przyszłość w postaci Bereszyńskiego, Bielika, Hamalainena doskonale pokazuje, jakie to wszystko budzi reakcje, jak gojące emocje. Jak gojące się wtedy robi, więc no myślę, że Tiba pozna nowe znaczenie słowa presja. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zanim połączymy się z naszym gościem, to jedno jeszcze ważne ogłoszenie, o którym zapomniałem. Szczególnie do kibiców Legii skierowane, ponieważ warto słuchać nas dziś uważnie. Do rozdania mamy podwójne bilety na jutrzejszy mecz z Krakowią. Sobota, 17:30. Będziemy o tym informować drugiej części programu, więc słuchajcie nas uważnie. O Legii Arku, ale nie masz biletów na niedzielę? Na niedzielę? Na kosza? Bo to chyba byłyby ciepłe. Oj, wtedy. Tomku, takie prezenty gdybym miał bilety na koszykarską Legię, to wymieniłbym je na mieszkanie w Sopocie. Ciężko bardzo chyba o te wejściówki, ale i o Legii koszykarskiej to w innym programie, o Legii piłkarskiej w drugiej części, bo teraz skupimy się na innym klubie z naszego regionu. Szóstego miejsca będzie bronił w ten weekend Radomiak, który zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice, a przy naszym telefonie jest już trener Radomiaka, Mariusz Lewandowski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Cześć Mariuszu, Tomasz Sokołowski z tej strony się kłania. Tak, gwoli jeszcze usystematyzowania. W studiu Tomasz Sokołowski, nasz stały ekspert, i Piotr Kamieniecki, dziennikarz tvpsport.pl. Tydzień temu, panie trenerze, wygrana z Wisłą Kraków, co przypieczętowało spadek z Ekstraklasy Wisły. Dla was, dla pana też to zwycięstwo, podejrzewam, bardzo ważne, szczególnie po tym, co wydarzyło się tydzień temu. No dokładnie, chcieliśmy się bardzo mocno zrehabilitować za to spotkanie z Lubinem, które nam całkowicie nie wyszło, i to jest najlepsza odpowiedź z zawodników całego sztabu tutaj na to, że idziemy gdzieś tam w dobrym kierunku i dużo bardzo fajnych momentów, których gdzieś żeśmy
przeanalizowali i można iść dalej, gdzieś tak powtarzać, powielać. Ale do pewnego momentu nie było dobrze. Przegrywaliście już 0-2. Z tyłu głowy było pewnie to poprzednie spotkanie. No właśnie, co w tym momencie siedzi w głowie trenera, kiedy wszystko wydaje się zmierza ku kolejnej porażce? Pan co, akurat ten mecz całkowicie inaczej wyglądał. I tutaj w tym meczu nie mieliśmy jakiejś takiej bojaźni w graniu. Bardziej tacy byliśmy pewni. Nawet przy tych straconych dwóch bramkach zespół nie wyglądał źle. Dalej realizował to, co miał za zadanie na boisku. I zmieniliśmy też ustawienie w drugiej połowie. To, co żeśmy już tak mniej więcej trenowali przez 3 tygodnie. I tak jakbyśmy chcieli widzieć zespół w następnym sezonie. I to pokazało mi, że zespół już powolutku wchodzi na inny poziom. Dlatego też dobra reakcja, bo po 2-0 strzeliliśmy od razu bramkę, co dało nam wiatr w żagle. I poszliśmy za ciosem. Nawet przy stanie 2-2 zespół tak się patrzył, co robić, czy cofnąć się. Dalej żeśmy kontynuowali swoją grę i chcieliśmy iść do przodu. Mariuszu, kolejne spotkanie, bo to już wspominaliśmy, Zagłębie, Wisła, że w przerwie robisz 3 zmiany. Czy wiadomo, to odwróciło losy spotkania. Czyli te de facto nietrafione troszeczkę skład, czy też sprawdzasz zawodników, bo jesteś, jak sam powiedziałeś, od 3 tygodni, od niespełna miesiąca, że poznajesz zawodników? No na pewno te mecze dają mi dużo do myślenia. Jeżeli chodzi o skład, bo treningi są treningami, ale w meczu zawsze wychodzi zawodnik, czy wypełnia założenia, czy po prostu na następny sezon możemy bardziej na niego liczyć. I tutaj te zmiany były jakby zaplanowane. Stąd też cieszę się, że mogli każdy gdzieś tam dostać po 45 minut, ewentualnie 90 i mam większy obraz na następny sezon. A jeśli chodzi o Karola Angielskiego, to coś się zmieniło? Już teraz na sztywno ma u pana miejsce w wyjściowym składzie? Czy taki joker praktycznie prawie król strzelców na wyciągnięcie? To też jest skarb. No dokładnie, ma szansę zdobyć koronę króla strzelców. Mówię, z Karolem jest sytuacja taka, że ja znam tego zawodnika. A w pierwszym meczu akurat wystąpił pod koniec z Górnikiem. Później miał tygodniową przerwę w treningach. Które spowodowało to, że no nie mogłem go po prostu wystawić, bo był nieprzygotowany, można powiedzieć tak. Nie wiedzieliśmy, czy będzie zdrowy do tego, żeby miał no zdrowość taką do pracy na boisku przez minuty, które wyjdzie. Dopiero teraz on fajnie zareagował i już pokazał mi taką sportową złość i to mi się podobało. Pojawiało się, zanim objąłeś Radomiaka, pojawiało się w mediach, w prasie, że gdzieś jesteś przymierzany do różnych klubów, tak naprawdę. Jest trochę w tym prawdy? Czyli ta... Jest dużo prawdy, ale nie było żadnej takiej konkretnej rozmowy. Gdzieś to się kończyło tylko na rozmowach, ale na takich konkretach nie było żadnych takich spotkań. Można powiedzieć, że wchodząc do Radomiaka, to drużyna na 6. miejscu, nie, ani nie walcząca o utrzymanie, ani nie walcząca, można powiedzieć, o puchary. To takie wejście na ostatnie 4 kolejki, to tak dla trenera, który praktycznie może sobie różne rzeczy zakładać, no to fajna propozycja. Nie uważam tak, że nic o tym nie walczy. Znaczy o miejsce najlepsze, wiesz, w lidze, tak? Tak, tylko że no, klub się musi rozwijać, zawodnicy muszą się rozwijać, nie wolno spoczywać na laurach. Trzeba mieć, mówię, w każdym meczu, niezależnie od tego, czy już się ma utrzymanie, czy nie, no to trzeba sobie, w każdym meczu jest gra o coś. Tak, oczywiście, tylko że dla trenera, jako dla ciebie, czy dla innego trenera, no to taka propozycja, wiesz, bez jakiegoś presji, jakieś tam, co się zakłada, wiesz, przy takich zmianach przed końcem sezonu, to wiesz, idealna, można powiedzieć, który przygotowuje drużynę na przyszły sezon. To się zgodzę, bo te mecze, 4 mecze mi dają bardzo duży obraz zawodników i przydatności na następny sezon. I idealny moment, można powiedzieć, dla trenera, bo można zrobić dużo, dużo korekt, można posprawdzać i podjąć decyzję na następny sezon, bo gdyby to było na przykład od nowego sezonu, w pierwszej kolejki gdzieś tam na obozie, to dopiero poznajesz zawodników i no czasami by było za późno, żeby podjąć decyzję. Tenerze, pan wspomniał o rozwoju drużyny i
Tak się zastanawiam, jak na tle Niecieczy i Lubina można porównać poziom organizacyjny Radomiaka. Czy gdzieś są te niedostatki, czy jak to wygląda na tle tych dwóch poprzednich klubów? Pan co, jeżeli chodzi o te dwa poprzednie kluby, to wszystko gdzieś tam było na miejscu, na stadionie. Okej. Okay. Tutaj dopiero stadion się buduje i są boiska koło tego stadionu, gdzie się buduje na Struga. Ale wiadomo, że trzeba było dobrze zorganizować plan działania, plan pracy, taki, żeby funkcjonowało się i organizacyjnie, żeby to było dobrze zrobione. Przede wszystkim mamy boisko, które jest za Radomiem 10 km i możemy z niego korzystać. I w Jedlinie to także tam po 2-3 razy w tygodniu jeździmy. Tak samo na Struga, tak samo korzystamy z głównego boiska. Tylko i wyłącznie organizacja i plan zadziałał po prostu i zawodnicy są zadowoleni, że mogą trenować na dobrych, równych boiskach. Ja jeszcze dopytam, panie trenerze, o te presje i komfort, o którym wspomniał Tomek. Tutaj bym się nie do końca pod tym podpisał, bo z jednej strony pozycja drużyny, powiedzmy, stabilna i pewne rzeczy można już sprawdzać w tym sezonie, ale jest jeszcze inny wymiar tego wszystkiego, bo trafił pan do Radomia w trudnym momencie, w miejsce, jak wiemy, Dariusza Banasika, uwielbianego przez kibiców. Po jego zwolnieniu rozpętała się prawdziwa burza wśród ekspertów, kibiców. Jak pan to wszystko odbierał, te komentarze, bo trudno było tego nie zauważyć? No zawsze będą komentarze. Mówię, ja nie ukrywam, że trener tutaj zrobił bardzo dobrą robotę dla Radomiaka, dla Radomia, dla całej społeczności. No, klub podjął taką decyzję, nie inną. Ja gdzieś tam jako trener wiedziałem, że może być duży na przykład odgłos, kto by tu nie przyszedł z trenerów, no to by z tym się musiał liczyć. Ale no, wydaje mi się, że no, robimy tutaj, wprowadzamy coś nowego, wprowadzamy inną metodykę pracy i zespół i klub na tym skorzysta. W jakim stopniu, pewnie myślami, jest już pan przy kolejnym sezonie. To jakie cele panu postawiono w Radomiu, bo z tych słów prezesa wynika, że no, ten wynik, który osiągnął Radomiak za trenera Banasika, był niewystarczający, więc czy był jakiś konkretny cel, jaki panu postawiono w przyszłym sezonie? Przede wszystkim, jeżeli patrzymy na cel, bardzo dużo ludzi patrzy poprzez pryzmat tylko i wyłącznie rezultatu, tak, wyniku sportowego. Trzeba też patrzeć tutaj na rozwój klubu, na rozwój akademii, wprowadzenie młodych zawodników. Także sukcesem mogą być różne czynniki. I ja uważam, że taką sukcesem jest wprowadzenie jednego, dwóch zawodników z akademii do pierwszego zespołu, żeby pokazać, że mądrze tutaj pracują z młodzieżą. Sukcesem będzie to, żeby klub organizacyjnie był bardzo dobrze zorganizowany, jeżeli chodzi o metodykę pracy, o zaplecze sportowe. Także jest naprawdę duże. Wynik sportowy na pewno też jest bardzo ważny, bo jest rozliczany zawsze trener, ale te wszystkie czynniki mają wpływ na wynik. I uważam, że to możemy i idziemy w dobrym kierunku, pójdziemy, żeby to zrobić. Na teraz, po tych trzech spotkaniach przed jutrzejszym spotkaniem w Gliwicach z Piastem, ilu zawodników albo do jakich formacji na tą chwilę ty potrzebujesz, żeby tą drużynę wzmocnić? No, na pewno potrzebujemy wzmocnień i to nie uzupełnień, a wzmocnień. I praktycznie na każdej pozycji szukamy wzmocnień, bo potrzebujemy po prostu. Dużo zawodników odejdzie. Czy jesteś w stanie powiedzieć na teraz, kto odejdzie z tych kluczowych? Czy jest jakiś z tych zawodników z jedenastki teraz? Jest jakiś, już możesz powiedzieć, który zawodnik już nie będzie grał w Radomiu? No, nie chciałbym mówić teraz przed ostatnią kolejką, ale powiem tak, są zawodnicy, którzy odejdą na pewno ze względu na to, że no, nie pasują mi za bardzo do taktyki, do metodologii mojej pracy. A są zawodnicy po prostu, którzy mają też zapytania i oferty z innych klubów. I tu już jest też no jakby praca klubu, menadżerów, czy tych zawodników jesteśmy w stanie zatrzymać, czy skorzystają z innych ofert. A Karol Angielski jest na tej liście?
piłkarze, którzy mogą odejść. Ma tyle ofert na dużo, bo strzelił już 16 bramek, tak? I no, nie da się ukryć, że ma oferty, także też się rozwija, też patrzy, a czy odejdzie, zobaczymy. A czy panu, to jest ten z tych piłkarzy, którzy panu pasują, nie pasują, bo pan wspomniał właśnie o tych piłkarzach, którzy pasują albo nie? Nie, bo Karol pasuje mi do zespołu. Czyli chciałby go pan zatrzymać? Oczywiście, żebym chciał mieć swoim zespole, no. Panie trenerze, jeszcze chciałem zapytać a propos tych wzmocnień. No, na pewno świetne kontakty na rynku ukraińskim. Czy tutaj spodziewamy się, że z tego kierunku jacyś piłkarze do Radomia mogą trafić? Wydaje mi się, że tylko nie Radomia, jak nie tylko my będziemy się rozglądać w tym kierunku, bo nie wiadomo, jak Liga Ukraińska czy wystartuje, czy po prostu będzie grała. I są duże możliwości, jeżeli chodzi o sprowadzenia z tamtego kraju. Także mamy za sobą jakieś prowadzone rozmowy, ale to nie jest jedyny kierunek. A jak ważne będzie Dynamo Kijów w kontekście rozglądania się na Ukrainie? Bo to też klub, o którym wspomniał dzisiaj w przeglądzie z Poetowym Ważdy, jak to jest Poetowy? Wie pan co, czy Dynamo, czy Szachtar, czy Aleksandria, Zoria, tam mają piłkarzy, którzy mogą odejść z klubu i wcale to nie musi być jakieś, jeżeli pod względem finansowym dla klubu, ubytkiem. Także duże znaczenie ma na pewno każdy zespół, który będzie miał problemy z utrzymaniem swoich piłkarzy. A czy Radomiaka na tą chwilę stać na takich zawodników? Bo to wiesz, to niemałe kwoty wchodzą. Wiadomo, że nie mamy jakiegoś wielkiego budżetu, żeby robić transfery jak Lech, Legia czy inne zespoły. Ale przy mądrej polityce i możliwości sprowadzenia piłkarzy i zaoferowania im czegoś innego, czy też klubowi, to można dojść do porozumienia, że taki zawodnik jeden czy drugi przyjdzie. Mhm. Dopytam jeszcze tylko, panie trenerze, od tego ostatnio kluczowego piłkarza, odpowiedzialnego za strzelanie goli, Karola Angielskiego. Mówi pan o ofertach, to są oferty z Polski, z zagranicy również? No to już lepiej pytać Karola. My żeśmy wczoraj też rozmawiali, mieliśmy taką odprawę indywidualną, jeżeli chodzi o jego poruszanie na boisku. I otwarcie z Karolem porozmawiałem, także ma propozycje. A jakich, no nie chcę już ja ujawniać, niech to Karol sam powie. Ja mu powiedziałem tylko jedno, żeby się skoncentrował na najbliższym meczu, a później będziemy decydować, czy te oferty, które gdzieś ma, są satysfakcjonujące dla klubu, dla niego, czy po prostu no, zrobimy wszystko, żeby został. Czy ewentualnie przedłużając z nim transfer, znaczy przedłużając z nim kontrakt i podwyższając zarobki, to też jest jakaś opcja? No tak, no oczywiście. No, zawodnik się rozwija, zawodnik dobrze wyglądał w sezonie. No i wiadomo, że jakby miał zostać, no to trzeba mu przedłużyć umowę, no i czymś zachęcić. I czuje pan, że uda się zatrzymać, czy może być z tym problem? No na pewno zrobimy wszystko, żeby został, a czy nam się uda, no to już zobaczymy. Mhm. A pan czuje, że bliżej jest zostania, czy niekoniecznie? Z pana wiedzy wynika, że... To mamy przed sobą. Mariuszu, to ja zapytam z innej. W przyszłym sezonie troszeczkę wyjdźmy do przodu. Po takim sezonie pierwszym, jako Beniaminka, apetyty rosną, ale ten drugi sezon zawsze jest trudny. Patrząc na te kilka spotkań, na drużynę i patrząc, jak wcześniej pracowałeś w Brukbecie w tym sezonie, o co może Radomiak grać w przyszłym sezonie? Wszystko zależy od transferów, czy nam się uda ściągnąć tych zawodników, których ja mam na myśli, czy którzy już wiedzą, którzy mają być, że są prowadzone rozmowy. To jest bardzo dużo zależne od transferów. Jak również od zatrzymania tych wszystkich piłkarzy, którzy chcę, żeby byli w drużynie. Także to jest bardzo duże wyzwanie tutaj dla klubu, żeby sprostać tym wymaganiom, które gdzieś tam mam ze sztabem, żeby ci zawodnicy byli i wtedy można powiedzieć o jakichś tam planach i założeniach na sezon. Panie trenerze, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Na koniec jeszcze spóźnione wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo w środę słyszałem, był ten dzień, kiedy pan obchodził urodziny. Więc samych sukcesów życzymy z Radomiakiem. Przywiezienia punktów z Gliwic. Dziękuję bardzo. Mariusz Lewandowski, trener piłkarzy Radomiaka. Przed ostatnim w tym sezonie
spotkaniem. Jutro wszystkie mecze ostatniej kolejki rozpoczną się o godzinie 17:30. Radomiak zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. W studiu zostają, przypominam, Tomasz Sokołowski, nasz stały ekspert, Piotr Kamieniecki, tvpsport.pl. W drugiej części pomówimy więcej o Legii Warszawa, którą też czekają duże zmiany. Legia podejmie jutro Krakowie, a naszym gościem będzie m.in. trener bramkarzy Jan Mucha, dla którego też to będzie pożegnanie z Łazienkowską. Nie tylko dla niego zresztą, więc wracamy za kilka chwil po wiadomościach.